Siemaneczko, cześć, witajcie, ja jestem Popster, to jest oczywiście Amnezja, kolejny odcinek z tego arcy strasznego horrorka. Okej, okay. W poprzednim odcinku żeśmy zjechali, byliśmy w domku, byliśmy na piętrze Stefana, tym razem jesteśmy na, tak jakby to powiedzieć inaczej, w piwnicy Stefana. Jesteśmy w miejscu, gdzie on torturował wszystkich ludzi, którzy mieszkali w tym super fajnym domku. Ale po jakimś czasie się mu zlekceważyli, że jest... What the fuck? Aha, okej, okay, czyli to nie było ten... Dobra. Dobra. Czyli to wtedy, co tam mówiłem, że... tak mi się kamerka dziwnie zrobiła, ten to przez tego, tak? Czyli przez to, że on tutaj już zaświrował. Ej, no pewnie. Czekaj. Miksturka zdrowia, nalewa. Ale czekaj, bo to tylko ten, to tylko to mi ten, nie? Uleczy. To mi nie uleczy tego. Ja pierdzielę. Ja chcę, żeby to mi psychicznie się naprawiło, bo ja nie da rady grać w takim stanie. No kurwa, no ja nie dam rady grać w takim stanie. Ja poczekam. O! Nie, myślałem, że coś się stało. Ogarnij tą psychikę. Nie dam rady tak grać. Kamolem w niego rzucę. Pierdolę, chuj, lecę, kurwa. Stefan, grubasie. Uuu. Ale tu nie, czekaj. Tam mam iść na pewno? Czekaj, bo ja coś się pogubiłem, gdzie mam iść. Tu byłem, tak? Chyba tutaj byłem. Co tam było? Ja pierdolę. Jak usłyszałem go już. Jest. Skończył świrować. Dobra. Nice. Taka jest pojebana, kurwa. Ej, nie wiem, gdzie w ogóle mam iść. Nie, tutaj byłem, bo zapalałem te. Ja pierdolę. Zajebiście, jeszcze kurwa wybrałem drzwi, które nie mają... Uj, w tym odcinku poznamy pokój Stefana. Fajny, zajebisty. Chuj, to jest tylko kurwa gra. Jebać Stefana, kurwa. Kurwa, tylko gra. Stefan to jest kurwa tylko moja wyobraźnia. Stefana kurwa tutaj nie ma. Dobra, jest tu gdzieś. Jest tu gdzieś. Twój pomieszczeń.
Tutaj ktoś próbował wyjść, ale mu się nie udało. Już ugryzł, nie? Już ugryzł jedną tą, ale więcej nie dał rady ugryźć. Ja pierdolę. I chuj, ja się pytam jedno, nie? O, to jest chyba pokój Stefana. O kurwa. Znaczy, ja mam tylko pytanie, tylko jedno. Czy on, na jaką odległość on mnie widzi? Jestem właśnie ciekaw właśnie, czy, bo jak ja się już zbliżam ku ciemności, on mnie widzi. A moim jedynym ratunkiem, żeby się przed nim schować, jest właśnie ciemność lub zapalona lampa. I teraz ja się pytam. Teraz się go pyta, się i was pytam, i jego też się pytam, na jaką on mnie odległość widzi. A, tutaj wszedłem tylko po to, żeby zobaczyć super mega fajną historię. Tu zapalmy z tego. Okej, mam tu jeszcze jeden krzemień, zajebiście. Pierdolę, kolejna historia. Chociaż... Co podniosłem? Dobra. Będziemy kuć ściany. You're just making things worse. Look, this is no place for a young girl all by herself. She could be hurt or worse. There's no telling what horrors await down there. Aha. Okej, czyli tu gdzie aktualnie wszedłem tylko w jednym celu, żeby ewentualnie po prostu sobie nalać do końca tą oliwę. Super. Okej. No, zbyt dużo nam tutaj tej oliwy nie dolało. Ale zawsze coś. Ej. No kurwa! Kurwa, Stefan! A gdzie muszę to iść? Aha, dobra, chyba wiem. Nie! O kurwa, nie, serio? O kurwa, ja muszę otworzyć tamte drzwi. Pojebana kurwa gra. Nie? Aha. Boże. Gdzieś łazi. No, co ja mam teraz w ogóle zrobić? Zadania. Nie ma żadnych, zajebiście. Twoim głównym zadaniem jest, kurwa... A.
Stąd przyszedłem. Nie, 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 nie. Cofać się na pewno się cofać nie muszę. Jeszcze. To z tego. Tam byłem, tak? Tam chyba też byłem. O, tutaj macie, widzicie? No tutaj wisielec, tutaj wiecie, już jest wszystko naszykowane. Jak się chcecie wieszać, to się wieszajcie. O, tutaj właśnie poznaliśmy naszych przyjaciół Ratatouille. Tutaj drzwiczki same się wyniosły, tutaj były kamienie, były super, super. Okay, wszystko wiemy. Te kamienie tam Ratatouille, nie? Wszystko wiem, dobra. Ja pierdolę. Tam muszę iść, kurwa, na pewno, no. To wiem. Tam byłem. Gdzie teraz? Ja bym się tutaj schował, tu. I bym, kurwa, i on by tu mnie znalazł. On tu by mnie nie znalazł. Są zbyt często są lagi. Nie wiem dlaczego. Znaczy lagi, ścinki takie. Dobra. Tutaj żeśmy znaleźli ten dom młotka, tak? Okej. Te drzwi żeśmy otworzyli tylko po to, żebyś tego... Żeby nalać sobie tej oliwy. Jakaś maść zielona. Nie no, kuźwa. Tą grę muszę przejść, bo... Kryofarnie przyszedłem. Ja pierdolę. Jestem z powrotem, dobra. Musiałem... Na chwilkę... Wyłączyć nagrywanie, ponieważ telefony się nie urywają i musiałem. I ten. I musiałem na chwilę wyłączyć nagrywanie, żeby odebrać telefony. Telefon? Stefan? Widziałem cię, chyba ty mnie też. Krzesiwo. To jest Stefan, kurwa, to jest Stefan. Dobra. Muzyczka jest zajebista, więc Stefan jest dalej gdzieś tutaj obok mnie. Kurde, termity żrą mi mózg. W lampie mamy troszeczkę jeszcze oliwy. Stefan, gdzie ty jesteś? Dobra. Gdzie muszę iść? Tu nie, tu tam byłem. Tu musiałem iść. Stefan, muszę tam, więc ja tam nie idę. Kurwa, muszę tam iść. Dobra, idę tam. Stefan, jesteś głupi? Tutaj nie przejdę. Stefan, NCPence, w której ręce? Ja muszę zejść raz tam. Kłódka. Stefan! Ja tam nie idę, nie, nie, powiedz, że to nie o to chodzi. A pierdolę, Stefan jest tam, kurwa, Stefan, widzieliście go? Ja go, kurwa, widziałem. Nie chcę go więcej zobaczyć. Ale czekaj, ja tam byłem, tak? Tam też, kurwa, byłem. Jakie ja mam zadanie, kurwa, w tych lochach? Poszukaj innej drogi, aby dostać się za bramę. A, zajebiście. Czekaj, innej drogi, tak?
Coś czuję, że to będzie odcinek super. Ponieważ... Nie wiem, gdzie mam iść teraz. Mam mało oliwy już tutaj. Mam tu jeszcze dwie tej, więc... Też nie za ekstra. Naszym zadaniem w tych całych, tych kurde, piwnicy, ruinie, czy jak to tam, kto tam woli to nazwać, jest poszukaj innej drogi, aby dostać się za bramę, gdzie żeśmy widzieli Stefana i ta brama jest przykuta, zamknięta na kłódkę. Super, nice. Tylko teraz mi powiedzcie, w którą stronę i do wyjścia. Znaczy, żeby przynajmniej, nie wiem, dobrze, kurwa, szedł. Tu nie. Pierdolę. Nie to. Wskazówki. Na wypadek zagubienia drążka. Instrukcja maszyny. W przypadku braku kompletu trzech. Nie mówcie, że on jeszcze tego drążka z tej windy zapierdoli, nie? A tu nic nie ma. Ja chciałem wskazówki, jak wyjść, kurde, z tej piwnicy, a nie jak otworzyć windę, uruchomić. No co on tu znowu idzie? Coś słyszę, że coś idzie. Stefan, kurwa, ty idziesz czy nie idziesz? Kurwa, mać, ja pierdolę, chodzą po kurwa. To ja robię, to Stefan, kurwa, idzie. Stefan, idziesz? Czy nie idziesz? Nie? To super, kurwa, to ja nie wiem, pokój mi tutaj sobie też dupę. Nie, to jest kurwa śmieszne. Też tam byłem. A tu byłem tym bardziej. Tak, tam byłem, tam też, tam jest krąg, kurwa, te drzwi, kurwa. Mam się schować, nie? Nie, stąd przyszedłem. Tam muszę iść, kuźwa, na pewno. Nie, tam o. Tam muszę iść na bank, nie? Na stówę tam muszę iść. Tylko, że ja nie wiem, jak te drzwi otworzyć mam.
I zmarnowałem praktycznie całą oliwę kurziwa, którą potrzebowałem. Gorzej jest to, że tutaj nie ma save'ów takich, wiecie, że ja się mogę cofnąć najwyżej, co nie, jak to, nie wiem, stracę, bo tu wiecie, za dużo tej oliwy, co nie, tutaj tego nie ma. Tutaj tego kurziwa mać nie ma. I to jest... Fuh, duży problem. Stefan, zamknij mordę, tylko drzwi mi otwórz. Już mam dość kuźwa. Gdzie muszę iść? Bo naprawdę, bo... Gdzie mnie było jeszcze? Tutaj w tej grze. Byłem chyba wszędzie, gdzie mogłem dojść. Nie, tutaj. Tu nic nie ma. Ja bym, kurwa, stąd wyszedł tędy, nie? No kuźwa, no przecież się nie będę teraz kręcił w kółko, no. Nie chcę na razie używać zbyt... bardzo tej lampy. Ponieważ wiem, że ona mi się na pewno mi się przyda. W większej ilości, a wtedy nie będę miał nic. Gorsze jest to, że ja nie wiem, co w ogóle mam zrobić. Czekaj. Stąd przyszedłem, tak? Stąd przyszedłem. Tu jest pokój Stefana. Może ja coś muszę zebrać jeszcze? Czy nie? Kolejna oliwa. Powiedziałbym wręcz nice. Że dalej nie wiem, co w ogóle mam zrobić. Boże, tutaj coś. Na pewno coś tutaj.
Tutaj nie, tutaj ewidentnie nie. Tam są te drzwi, kurwa, do Stefana. Krzemień, którego wcześniej nie widziałem. Dobra, po prostu tego. Nie da się wypłynąć, po prostu pójdę się gdzieś schować za jakieś drzwiczki, nie? I w następnym odcinku próbuję się stąd wydostać. Myślę, że w tym odcinku już stąd jednak wyjdę, ale wychodzi na to, że stąd jednak nie wyjdę, ponieważ na razie nie będzie mam w ogóle iść. Nie wiem teraz, co w ogóle mam zrobić. Inne wejście. Teraz nie wiem, czy muszę, nie wiem, czy cofnąć. Nie wiem, czy się teraz muszę cofnąć. Nie wiem, czy się muszę teraz cofnąć. Czy gdzieś w jakimś pokoju, nie wiem, jest jakieś przejście magiczne. Nie wiem, jakaś magiczna cegła, która, nie wiem, po przesunięciu tej cegły nagle wyjdę gdzieś. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie wiem, dobra. Dowiem się w kolejnym odcinku, czy stąd w ogóle wyjdę. Czy nie. Mam nadzieję, że mi się w końcu uda stąd wyjść. I będzie super. Więc cóż. Trzymajcie się. Cześć. Jak stąd wyjść?